59% dorosłych Polaków jest zdania, że osoby współpracujące z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa powinny dziś mieć zakaz piastowania ważnych stanowisk publicznych. Taką opinię wyrażają ludzie uznający się za patriotów, zainteresowani polityką i deklarujący poglądy prawicowe, wierzący i praktykujący. Jednocześnie uzyskali wyższy wynik testu wiedzy. To samo pytanie zadane uczniom i nauczycielom szkół średnich przyniosło rozbieżne wyniki w obu grupach. Nauczyciele są znacznie bardziej stanowczą grupą niż uczniowie. Wśród nauczycieli historii dominuje przekonanie, że przestępstwa i zbrodnie okresu komunizmu nie są tylko przeszłością, do której nie warto wracać. Uczniowie szkół średnich i dorośli respondenci nie potrafili przyjąć w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Jednocześnie we wszystkich grupach osoby, które nie chcą zapomnieć o przeszłości, częściej deklarują postawę patriotyczną, poglądy prawicowe, większe zainteresowanie polityką i historią. To chyba już czas. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tadeusz Płużański i mam zaszczyt jako moderator poprowadzić nasze spotkanie, nasz panel historyczno-publicystyczny. Pragnę przywitać naszych wspólnych gości. Jest z nami profesor Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witamy serdecznie. Wojciech Surmacz, redaktor Polska Agencja Prasowa, prezes tej zacnej instytucji, zacny prezes zacnej instytucji, jakże zasłużony w odkłamywaniu historii, ale także też w objaśnianiu współczesności, redaktor Wojciech Biedroń, w polityce.pl i sieci, tygodnik sieci. Drodzy Państwo, rozmawiamy o temacie szalenie i historycznym, i aktualnym, bo pojęcie reparacji łączy ze sobą te dwa poziomy, te dwie płaszczyzny. Wydawałoby się nam jeszcze może lata temu, kilkanaście lat temu, że to jest zamierzchła przeszłość, że już tylko będziemy mówić o II wojnie światowej w kategoriach dziejów minionych. Natomiast ten temat nam wrócił. Wrócił nam do debaty publicznej, do debaty historycznej, do debaty politycznej. I ja się osobiście bardzo cieszę z tego powodu, że my dzisiaj na Kongresie Pamięci Narodowej, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, możemy na ten temat rozmawiać, bo to nie jest kwestia zamknięta, bo to są rany niezabliźnione, to są, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak panów, zaraz się dowiemy, to są szkody nienaprawione. No i pierwsze pytanie do naszych szanownych panelistów, no właśnie, czy dlaczego państwu polskiemu należą się bądź nie należą się reparacje ze strony Niemiec? Profesor Jan Żaryn, proszę bardzo. No, trzeba na to spojrzeć oczywiście zarówno od strony historycznej, jak i od strony prawnej, także prawa międzynarodowego. I próbując łączyć te dwie gałęzie wiedzy, z jednej strony trzeba sobie powiedzieć, że w okresie, kiedy nie mieliśmy własnego suwerennego państwa, czyli państwo nie reprezentowało narodu polskiego czy obywateli polskich, nie przejawiało także ciągłości z II Rzeczpospolitą, kwestia reparacji nie została rozwiązana i nie mogła zostać rozwiązana, ponieważ nie można rozwiązać czegoś wobec narodu i obywateli państwa, które ich nie reprezentuje. W związku z tym z samej niejako zasady takiej rzeczywistości politycznej mogliśmy się o to starać dopiero po odzyskaniu niepodległości. Niewątpliwie warto sobie zadawać pytanie, dlaczego trzeba było czekać aż tak długo. I tutaj oczywiście niewątpliwym powodem tego czasu straconego jest to, że odzyskanie suwerenności w sensie międzynarodowym i w sensie geopolitycznym niestety nie jest to same z odzyskaniem suwerenności wewnętrznej, to znaczy samego poczucia suwerenności. Naród polski bardzo długo
po roku 90 był w sytuacji, w której nie był w stanie za sprawą własnego demokratycznego wyboru wybrać takie władze, które by reprezentowały tę część narodu polskiego, które uznaje się za suwerenne. Naród, jeżeli sam nie chce być suwerenny, to nikt go z zewnątrz do tego nie namówi. W związku z tym musiał być spełniony ten warunek suwerenności wewnętrznej. Wszystko na to wskazuje, że jesteśmy od pewnego czasu przynajmniej narodem suwerennym. To jest pytanie, w którym momencie, może niekoniecznie na tą dyskusję dzisiejszą. I w związku z tym temat reparacji musiał się pojawić. Z drugiej strony, musiał, panie profesorze, ja musiał. Pozwolę a z drugiej sobie strony wtrącić, jeszcze bo są tylko jedno siły, zdanie. Siły polityczne, które twierdzą, że nie musiał się pojawić i źle się stało, że się pojawił. To oczywiste, że nie wszyscy Polacy są suwerenni i nie wszyscy Polacy marzą o Polsce suwerennej. No to nie jest nasz problem tu siedzących, tylko raczej tych, którzy nie potrafią zdefiniować suwerenności narodu. Natomiast niewątpliwie w polskich elitach istnieje w znaczącej ich części daleko idąca niechęć do zdefiniowania interesów osobnych, czyli narodowych. Jest to wynik tresury, lęku, także oczywiście braku miłości do własnej ojczyzny. Tu można sobie dopisać różne powody, dla których ta część elit polskich nie chce się podejmować takich odważnych wyzwań, bo jak mówię, niekoniecznie tylko i wyłącznie wrodzony antypolonizm czy jakaś długotrwająca mentalność komunistyczna. Myślę, że w większości jest to taki lęk przed bycia odważnym na arenie międzynarodowej. Taka jest moim zdaniem diagnoza znaczącej części naszych elit politycznych czy też opiniotwórczych. I to można udowadniać na bardzo, bardzo różnych przykładach, choćby ostatni przykład dotyczący no, bardzo wyraźnego naruszenia jednej z najważniejszych postaci autorytetu polskiego, czyli papieża Jana Pawła II. Proszę się zastanowić, jaka część reprezentacji narodu polskiego była zainteresowana, żeby dać świadectwo. To też jest pewien sygnał suwerenności. Albo się chce być suwerennym, albo się po prostu nie chce i nie ma do czego zmusić oczywiście, bo to jest wybór. Ale jest też drugi problem, który warto tylko w jednym zdaniu podnieść. My otrzymujemy medialne oczywiście, ale jednak bardzo istotne informacje. Instytut Strat Wojennych jest od tego, żeby je zbierać. Ja mam szczęście być w Radzie Programowej tego Instytutu. Informacje pokazujące, jak w różnych częściach świata, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Grecji, czy w samych Niemczech, temat reparacji, tylko nie dotyczący akurat polskich strat II wojny światowej, jest jak najbardziej aktualny. On się wiąże oczywiście głównie z kolonializmem, ale to świadczy o tym, że jeszcze dłuższy dystans od tego czasu minął, a tym niemniej osoby, które mają taką, nie osoby, tylko całe narody, społeczności, państwa mają taką determinację, żeby się dopominać o ten akt sprawiedliwości, dopominają się i będziemy im zapewne jako Polska też towarzyszyć i sekundować. Więc mamy do czynienia z pewną rzeczywistością bardzo dynamiczną na terenie szeroko pojętej geopolityki, która pokazuje, że nie ma takich tematów zamkniętych, tylko dlatego, że ktoś chce zatupać. To jest jeszcze za słaby argument. Pan profesor, właściwie sprowokowany trochę przeze mnie, poruszył kwestię przy okazji szalenie ważną, a mianowicie taką, że niestety w społeczeństwie polskim właśnie są takie tendencje, jest taki opór wobec reparacji. I to świetne porównanie z sytuacją Jana Pawła II, Ojca Świętego. Te ataki, które wychodzą na papieża Polaka, niestety też wychodzą od wewnątrz. To jest jakaś skaza polska, to jest jakaś, nie chcę używać zbyt tutaj drastycznych słów i określeń, ale
ale jakaś chyba część polskiego społeczeństwa czy narodu, różnie to definiujemy, no po prostu nie uznaje siebie za część społeczności polskiej, prawda? Możemy chyba także, Wojciech Surmacz, wracamy do tego pojęcia podstawowego, bo rozumiem, że profesor Jan Żaryn zdecydowanie opowiada się za tym, że temat, który wrócił do nas, wrócił bardzo dobrze i te reparacje od Niemiec nam się należą, ale wracam do kwestii zasadniczej, dlaczego nam się należą i może wyjaśnimy, redaktorze, co to są w ogóle reparacje, prawda? Czym to się różni od na przykład odszkodowań, tak, ale... zadośćuczynienia, że to jest ten poziom państwowy, prawda? No, reparacje wojenne, jeśli dobrze pamiętam, to profesor mnie skoryguje, ale reparacje wojenne są regulowane prawem międzynarodowym i to jest jakby no, forma zadośćuczynienia za straty wojenne, za szkody poczynione przez agresora na terenie państwa zaatakowanego. I te, jakby tutaj nie, to nie jest jakby żadna filozofia. Reparacje wojenne były, są i myślę, że będą wypłacane przez wiele lat w historii świata. Były wypłacane i w takiej najbardziej nowoczesnej, no i po pierwszej wojnie, i po drugiej wojnie światowej. Więc tutaj w zasadzie my nie powinniśmy dyskutować, czy nam się należą te reparacje wojenne, tylko dlaczego rzeczywiście do tej pory nie zostały wypłacone. Tak? I tutaj pełna zgoda z profesorem. Ja bym może chciał od siebie dodać tylko tyle, że ten temat reparacji, bo ty wspomniałeś o tym, że to są takie blizny, tak? Rany takie zabliźnione. Ja bym użył takiego określenia, że to nie są zabliźnione rany. To są rany otwarte, które cały czas w nas żyją. Odcięte kończyny de facto. Dokładnie, tak. Odcięte kończyny. Tak. No ja pamiętam kiedyś, pewnie za chwilę też do tego nawiążę, rozmawiałem z takim znajomym starym Żydem, który na przykład to trochę z innej bajki, ale z tej samej wojny, porównał to, co wydarzyło się w Katyniu do tego, do odcięcia głowy polskiemu narodowi, tak? Więc my zostaliśmy de facto rozczłonkowani, tak? Te głowa, kończyny nam, już używając takiego porównania Wojtka, zostały nam podcinane. Te zniszczenia zostały wykonane, no okej, okay, no Warszawa jest odbudowana, była gołą ziemią, no ale na miłość boską, no ktoś powinien za to zapłacić, na pewno nie my, tak? Na pewno nie my. Więc tutaj nie ma dyskusji, czy one nam się należą, czy nie. Dlaczego dopiero teraz? No to pan profesor odpowiedział, ja mogę uzupełnić i powiedzieć tak, no, oczywiście jest kwestia suwerenności, ale myślę, że też jest kwestia jakiejś takiej po prostu zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Tak, że być może to jest tak, że dopiero ta władza, tak, ta ekipa rządząca, która teraz jest od 8 rok, dopiero była w stanie przeforsować tę koncepcję, tak, na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w relacjach polsko-niemieckich. A dlaczego dopiero teraz to zrobili? No ja myślę, że to też nie jest proste, bo też możemy sobie mówić o reparacjach, ale w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu i to nie trzeba wcale długo dyskutować, że pada pytanie, no to ile? I tu się zaczyna problem tak naprawdę, bo to wszystko trzeba oszacować. To wszystko trzeba policzyć. Ja znam autorów tego raportu, który powstał i to wcale nie była łatwa praca, to była wieloletnia robota. To naprawdę była ciężka praca i to są jakby wartości szacunkowe, które i tak nie oddają w pełni tego, no bo jak zapłacić za ludzką śmierć, tak? Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co ty powiedziałeś na koniec, tak? Do tego, że są takie i do Jana Pawła II i do tego, do tych wewnętrznych ruchów takich idei, które tutaj powstają. Ja nie wierzę w to, że to są wewnętrzne idee. Ja nie wierzę w to, że to robią Polacy. Ja myślę, że jakby no jest taki prosty przykład, który ostatnio podaję, ostatnio dlatego, że mieliśmy stulecie powstania Urzędu Dezinformacji w Rosji. W 1923 roku został powołany Urząd Dezinformacji, czyli oficjalna instytucja do walki na arenie międzynarodowej, do używania informacji jako takiej, jako broni po prostu. Tak? I myślę, że Niemcy nie pozostawali dłużni. Tak? My jesteśmy cały czas w kleszczach dwóch państw, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy byli słabi.
Po prostu. I nawet to, co dzisiaj się dzieje, ja nie znalazłem śladów oczywiście takich bezpośrednich akurat w przypadku Jana Pawła II na to i dowodów na to, że to powstało z inspiracji, nie wiem, rosyjskiego wywiadu, tak, albo niemieckiego, ale no, myślę, że my Polacy już nieraz udowodniliśmy, a to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, czyli rosyjska wojna przeciwko Ukrainie też udowodniła, że nie jesteśmy rusofilami, tylko mamy ten taki szósty zmysł, który nam daje ogląd sytuacji i my czujemy, kiedy oni kłamią i co robią, tak? Prędzej czy później myślę, że znajdą się dowody na to, bo na razie to mamy książkę i mamy, wracając do tego, do naszego papieża, mamy książkę, mamy jakiś tam film, który już jest rozkładany na części pierwszej i generalnie no, nie trzeba być filozofem i jakimś wyjątkowym dziennikarzem. Wystarczy, no ja tą książkę przekartkowałem, no to przepraszam bardzo, ja nawet takich notatek nigdy nie robiłem. Tak? To jest na takim poziomie. Wojciech Biedroń, wracamy, uzupełnię tylko, jeśli pozwolisz, tę kwestię podziału pewnego pojęciowego, tak? Bo mamy jak gdyby dwie sfery odpowiedzialności niemieckiej. Jedna sfera to jest ten poziom indywidualny, jednostkowy, rodzinny można powiedzieć. Tak? Niemcy mordowali, grabili i ofiarami były polskie rodziny. Ale mamy też ten poziom państwowy, czyli te same czynności, tych samych czynności Niemcy dokonywali względem państwa polskiego, prawda? Czyli państwo było grabione i tu możemy podawać szereg przykładów z różnych dziedzin życia. Chodzi o dobra kultury, chodzi o gospodarkę, przejęcie systemu bankowego na przykład. Od razu weszli, prawda, na konta bankowe. Zresztą tak robili też w innych państwach. I możemy chyba powiedzieć, że przynajmniej częściowo, tak, w jakiejś herlawej formie te roszczenia indywidualne zostały zabezpieczone. Tak? To była ta Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. No przynajmniej się starano coś zrobić. To jest oczywiście kropla w morzu. Potrzeb tutaj się, rzecz jasna, zgadzamy, tych krzywd w ogóle nie da się naprawić. Tam prawda? Za pracę w sensie jednostkowym. Tak, tam była kategoria więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych. Ale do czego zmierzam? W sensie państwowym te straty nigdy nie zostały wyrównane i to jest zupełnie inny poziom, który się w ogóle nie pojawiał wcześniej w rozmowach polsko-niemieckich i o tym de facto rozmawiamy, prawda? Jedno państwo uczyniło krzywdę drugiemu państwu właśnie w wielu miejscach, w wielu punktach i nigdy się z tego nie rozliczyło, Wojciech Biedroń. No dlatego mówimy o reparacjach, a nie jakimś zadośćuczynieniu, ponieważ my mamy do czynienia z zabójstwem instytucjonalnym. Jedno państwo postanowiło zamordować inne. Zamordować na każdej jednej płaszczyźnie. Ludzkiej, właśnie finansowej, ekonomicznej, gospodarczej. Proszę, drodzy państwo, zwróćcie uwagę na to, może dzisiaj jakieś refleksje też nas przyjdą. Zajrzyjcie, drodzy państwo, jeszcze raz do rozdziału dotyczącego demografii. To jest coś, co mnie najbardziej wstrząsnęło. Ta część była dla mnie najbardziej poruszająca. Dziesiątki lat wygrzebywaliśmy się z grobu, bo to był grób, gdzie położono polskie społeczeństwo, kolejne pokolenie i tak dalej. A ta kwestia demografii, oczywiście ona się również absolutnie łączy z kwestiami ekonomicznymi. Mówiliście o zajęciach bankowych, o praktycznie rozniesieniu jakichkolwiek finansów, ubezpieczeń społecznych. Są rzeczy, nad którymi się nie zastanawiamy, mówiąc dzisiaj, no mamy to, prawda? No są renty, emerytury, są oszczędności, są papiery wartościowe, niezwykle ważne po tym, co się działo w Polsce po 89 roku i co się stało z Warszawą, również w kwestii dzikiej warszawskiej reprywatyzacji. Ale chciałbym jeszcze, jeśli pozwolicie, na taką w sumie chyba osobistą refleksję, bo myśmy byli ćwiczeni w takiej instytucjonalnej niepamięci. W 90 roku miałem 13 lat. Byłem wnukiem więźnia Auschwitz i Dachau. W Dachau kapitanowi Stanisławowi Biedroniowi, kapitan Stanisław Biedroń przeszedł eksperymenty medyczne, przeżył. Miał dużo szczęścia. I widzę tę scenę, jak rozmawiamy z dziadkiem, ja jako nastoletni chłopiec, dziadek jeszcze żył,
Dziadek bardzo oszczędnie opowiadał, zwłaszcza o Auschwitz, a trochę więcej o Dachau. I widzę, i takiego widzę chłopca 13-letniego, 14-letniego zainteresowanego historią i tak dalej. I widzę inną scenę, 46-letniego faceta, który z bardzo ciężką torbą, ponieważ są w nim 3 tomy tego opracowania, tego raportu. Idę w stronę Ronda de Gaulle'a. Czuję ciężar, no nie tylko jeśli chodzi o kilogramy, tylko o moc tego, co w tym raporcie jest. I tak sobie pomyślałem, szkoda, że dziadek tego nie dożył. Ja wiem, że to banalne porównanie, takie łapiące za serce może kogoś, ale ono było bardzo ważne, bo ja sobie w tym momencie zdałem, że jestem 20 kilka lat dziennikarzem i poruszyłem temat reparacji w swoim zawodowym życiu 10, 15 lat i próbowałem to zliczyć. Nawet wszystkich publikacji nie byłem w stanie znaleźć. Co się z nami stało? No stało się właśnie to, że ta dzieciarnia w 90 roku, jestem beneficjentem zmian po 89 roku, żywym, chodzącym, nas ćwiczono w tej niepamięci, często instytucjonalnej. No tak, oczywiście była wojna, była zbrodnia, no ale przecież teraz mamy tak dobrze z Niemcami. Przecież Niemcy nas wpuścili do Europy, jak dziś to słyszę. Słyszę dzisiaj polityków z pierwszych stron gazet, którzy nam to w 90 latach tłumaczyli. Tłumaczono nam to w szkołach. Tłumaczono nam to w mediach, niestety, w taki czy inny sposób, lepiej, gorzej zaawalowany, ale tak było. I dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co się naprawdę stało między 39 rokiem a 45. A raport przecież dotyczy głównie, a właściwie tylko prawie, tej zbrodni i finansowej, i oczywiście ludzkiej, którą dokonali Niemcy, no licząc Rosjan. I patrząc na to wszystko, dopiero człowiek rozumie skalę. Więc otwieramy pierwsze strony, przechodzimy do kolejnych działów i łapiemy się za głowę, bo niby wszyscy o tym wiedzieli. Przecież niby wszyscy zdawali sobie sprawę. Ale ja zrobiłem taką prostą rzecz. Zobaczyłem, wyliczenia są straty, pan poseł Mularczyk, Krajan, no bo z Nowego Sącza. Zobaczyłem część dotyczącą, tam jest taka wydzielona część dotycząca miast różnych, dużych, małych i tak dalej. I jest Nowy Sącz. O zbrodni na polskiej, zaznaczam, ludności wyznania mojżeszowego, bo to byli Polacy, trzeba o tym mówić, a nie jacyś wyimaginowana grupa, która nic z polskim narodem nie była związana. 36-40% społeczeństwa Nowego Sącza zniknęli. Zniknęła połowa lekarzy, 1/3 nauczycieli. To był prosty wycinek jednego powiatowego miasta w Polsce, które liczy około 100 tysięcy osób. Oczywiście można to przejść na wieś, na mniejsze skupiska. To pokazuje skalę zbrodni. I jeszcze raz kończąc, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Czyli po prostu instytucjonalnie ktoś chciał zamordować naród, potem ktoś chciał instytucjonalnie utrzymywać nas w tej niepamięci i przyszedł taki moment, nad którym się zastanawiamy, dlaczego teraz, prawda? Dlaczego na przykład rząd obecny Zjednoczonej Prawicy zajął się tym dopiero teraz, ktoś powie. Nie będę tu bronił rządu, uważam, że to trzeba było zrobić dużo wcześniej, nie tylko za tego rządu, ale i poprzednich, ale bo trzeba było najpierw zrobić, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, porządek z innymi kwestiami życia społecznego, żeby zająć się tą sprawą. Zawsze będzie za późno, a dla niektórych będzie zawsze za wcześnie. Musimy się chyba z tym pogodzić, ale to spotkanie myślę, że służy między innymi temu, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy w krwioobieg świadomości społecznej, historycznej, politycznej również, wtłoczyli trochę tej krwi, która... No, która pozwoli nam na oczyszczenie, bo tu trzeba wskazać winnych, wyliczyć, choć to zawsze będzie kalekiem. To wyliczenie nigdy nie będzie takie, jakby się komuś wydawało, że powinno być. Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę. Atak poszedł na wyliczenie osobowe, prawda? Tam wyliczono, ile jedna osoba, przepraszam, okropne określenie, ale muszę go użyć, kosztowała. Ale nie da się tego inaczej wyliczyć, wydaje mi się. Oczywiście możemy szukać różnych metodologii, ale tak, sorry, że ci wejdę w słowo, ale tak robił wszyscy. No, tak. Kto się, a szczególnie w stosunku do Niemiec, odszkodowania, reparacje są, Niemcy wypłacają właśnie między innymi w taki sposób, więc tak to zrobiono tutaj. Jakby, ja tylko chciałbym wtrącić jedną rzecz, bo Wojtek poruszył ten wątek tych Niemców, którzy nas wprowadzili, przyjaciół, którzy nas wprowadzili do Unii Europejskiej i w ogóle teraz pada zarzut, że dlaczego my tutaj z tymi przyjaciółmi tak niewdzięczni tacy jesteśmy i doprowadzamy do takiego konfliktu. To ja mam jedno proste pytanie. Skoro oni są naszymi takimi wielkimi przyjaciółmi, to dlaczego nam nie wypłacili tych reparacji? Przecież podstawa przyjaźni. Tak? Prawda.
To jest pytanie jakże zasadne. Pozostając przy tym pojęciu reparacji, czyli państwo jedno płaci drugiemu i są określone powody ku temu, trzeba też podkreślić, że jednoznacznie jedno państwo było tutaj stratne, a drugie państwo zyskało na tym w sposób też wyjątkowy, prawda? W sposób niespotykany wcześniej, bo była to powszechna grabież majątku państwowego i to, co trzeba chyba też powiedzieć, to, że do dziś istnieją te firmy, które nas grabiły, prawda? One to działają w Niemczech, one mają się całkiem dobrze, ale ich majątek, prawda, powstał w dużej mierze na polskiej krzywdzie, na krzywdzie polskiego państwa. To po pierwsze. Po drugie, no oczywiście jest podnoszony argument, że przecież Niemcy też zostały zniszczone, no Drezno i w ogóle Berlin. Też były ofiarami nazistów. Tak, też były ofiarami nazistów. Natomiast, imaginowanych nazistów. Tak, natomiast pamiętajmy o tym, że po pierwsze te firmy, już nie wymieniajmy ich oszczędźmy tym razem, ale im, to tak. Są duże firmy, znane marki. To są globalne koncerny w tej chwili. No to oprócz tego, że te firmy istnieją, to pamiętajmy o tym, że wojna, a szczególnie światowa, którą prowadzą Niemcy, polega na wydawaniu gigantycznych pieniędzy. Tak? Agresor potrzebuje gigantycznych pieniędzy na armię, tak, na uzbrojenie, na wszystko. I to były nasze pieniądze, po prostu. To były polskie pieniądze, tak? Oni budowali sobie, tworzyli czołgi, lotnictwo, wszystko, czym dysponowali, to były polskie pieniądze, tak? To było wszystko nasze. Pytanie do profesora Żaryna, pytanie jako do historyka przede wszystkim. Czy profesor zgadza się z taką tezą, która przenika do przestrzeni publicznej, do świadomości Polaków, jest sformułowana niezbyt często może, ale jako przyczynę wojny podaje się kryzys gospodarczy w Niemczech, to, że to państwo właściwie znalazło się na poziomie bankructwa, stąd no, pewną dominantą stało się to, że oni musieli kogoś zaatakować, musieli podbić inne kraje, żeby po prostu wyjść z głębokiego kryzysu. Czy rzeczywiście możemy to przytoczyć jako jeden z powodów zapewne, bo to nie przecież jedyny była ideologia, która kierowała, prawda, przywódcami państwa niemiecko-nazistowskiemu, ideologia, która była skierowana przeciwko innym, przeciwko Żydom, ale przeciwko Polakom przecież jak najbardziej też, ale ten powód ekonomiczny mnie tutaj interesuje. Czy rzeczywiście pan profesor się zgadza z takim oglądem sytuacji? Ja nie jestem historykiem gospodarczym, ale myślę, że jednak trzeba to trochę inaczej definiować. To znaczy w przypadku III Rzeszy niewątpliwie państwo za zgodą obywateli tego państwa dostało się w ręce partii ideologicznej, która ewidentnie zaczęła za zgodą Niemców wprowadzać prawo rasistowskie i ono będzie bardzo ważnym nośnikiem tego pangermanizmu na terenie Europy. I warto sobie to przypominać oczywiście, ponieważ pangermanizm ma nie tylko oblicze totalitaryzmu nazistowskiego, niemieckiego, ma także i współcześnie widoczne, choćby w Unii Europejskiej, oblicze oczywiście dużo bardziej miękkie. Czasami mówimy nawet o IV Rzeszy Niemieckiej. No więc właśnie, więc ta IV Rzesza Niemiecka, ona ma w kodzie, wydaje mi się, kulturowym niemieckim takie uzasadnienie, czy autouzasadnienie, że Niemcy to oczywiście Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, w związku z tym miesza się im odpowiedzialność z agresją. I to są te dwa słowa klucze, które moim zdaniem prowadzą politykę niemiecką. A w przypadku III Rzeszy niewątpliwie Hitler nawiązywał do rzeczywistości bismarckowskiej i państwa niemieckiego sprzed wybuchu I wojny światowej i także pewnego rozwoju gospodarczego, czyli właśnie wydobywania się z kryzysu lat 30. za sprawą bardzo daleko posuniętego etatyzmu państwowego w III Rzeszy i który wymagał nowych rynków i nowej przestrzeni gospodarczej. Więc
wybuch konfliktu europejskiego był w pewnym sensie umotywowany rasistowsko, przestrzenią życiową, ale w tej przestrzeni życiowej nie chodziło tylko o zdobycie majątków dla zasłużonych oficerów niemieckich na szeroko pojętych terenach polsko-ukraińskich, ale także no niewątpliwie opanowanie gospodarcze całego kontynentu w formule właśnie takiej kolonialno zaspokajającej, niezwykle rozwijający się potencjalnie przemysł niemiecki. Także rzecz jasna, ten imperializm niemiecki powinien być brany pod uwagę przy dzisiejszych rozważaniach tej naszej dyskusji ze współczesnymi Niemcami, bo z jednej strony, jak słusznie pan redaktor powiedział, jeżeli jesteśmy w takiej przyjaźni, to w takim razie dlaczego Niemcy nie potrafią rozwiązać podstawowego zestawu kwestii, czyli właśnie reparacyjnych, bo one dopiero będą mogły dawać tę rzeczywistą podstawę, fundament. To zresztą tak na marginesie, dzisiaj to jest niepoprawne, co powiem, ale ja uważam, że także niestety wizyta prezydenta Zełenskiego była nieudana w Polsce, ponieważ nie wykorzystał szansy, która także by spowodowała, że głębokość relacji polsko-ukraińskich była zdecydowanie większa niż tylko i wyłącznie interes obecny Polski, który oczywiście jest, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. I przy całym oczywiście różnicy w dyskursie historycznym, bo Ukraina nie była w czasie II wojny światowej państwem, w związku z tym tam oczywiście strona polska nie będzie nigdy występowała o żadne reparacje i powinien prezydent Zełenski też to wiedzieć, rzecz jasna. Natomiast niewykorzystanie tego momentu wizyty w Polsce i nie wpisanie się w polską pamięć o tym, że to było ludobójstwo, było po prostu politycznym błędem pana prezydenta Ukrainy. Nie rozumiem, dlaczego on się na to zdecydował. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z Niemcami też mielibyśmy zdecydowanie szansę na dużo głębsze rozumienie pojęć wspólnotowych, takich jak Stary Kontynent jako Europa cywilizacji łacińskiej, gdybyśmy potrafili po stronie niemieckiej znaleźć partnerów, którzy właśnie także definiują ten kontynent zgodnie z logiką tejże cywilizacji. A jednym z tych znamion jest właśnie stworzenie warunków poprzez rozliczenie się z historią, żeby można było budować na fundamentach wspólnych, czyli to, co się głośno mówi w Unii Europejskiej rzekomo, czyli na wartościach. No to nie warto mówić o bełkocie, tylko warto mówić o realnych wartościach, prawda? To jest Europa Łacińska, a nie bełkot. O prawach człowieka i obywatela, które są roznoszone w takie przestrzenie, gdzie już nie ma ani praw, ani na pewno nie dotyczy to tejże cywilizacji łacińskiej z jej rozumieniem różnych pojęć typu rodzina, małżeństwo, jednostka ludzka. To są rzeczywiste wartości, takie, które wypływają z historii, czyli właśnie między innymi stosunki między narodami, które jeżeli mają być na fundamencie prawdy, to musi ta prawda być wartością zwycięską, a nie udawaną, czyli tylko i wyłącznie bełkotem propagandowym. A tu rzeczywiście wyliczenia Instytut Spraw Wojennych, tutaj zajrzałem sobie do tego spisu tych strat w postaci ponad biliona i pół, około biliona i pół, bo to różne są szacunki dolarów, czyli ponad 6 bilionów złotych. Te olbrzymie straty obliczone przez zespół posła Mularczyka, ale przecież to byli profesorowie, nie tylko posłowie, to byli ludzie z profesorem Wnękiem na czele, który dzisiaj jest dyrektorem Instytutu, którzy są statystykami, demografami, właśnie ekonomistami, część historykami. Profesora Wnęka na mnie zrobiła właśnie takie ogromne wrażenie. Tak jest, nie, wcale się nie dziwię, bo to są też dość odległe od takiej codzienności rozumienia II wojny światowej części raportu. Właśnie te wyliczenia
dotyczące przejęcia banków, oszczędności, ale także na przykład demograficzne. Są różne zresztą szacunki. Tu przypomnę, bo w tym miejscu trzeba to przypomnieć, że oczywiście olbrzymie zasługi, zanim powstał raport pana Arkadiusza Mularczyka, osiągnął Instytut Pamięci Narodowej. Też to powiedzmy, za czasów Janusza Kurtyki został rozpoczęty program strat osobowych pod okupacją niemiecką. Wcześniej także IPN prowadził za sprawą ośrodka Karta jako podwykonawcy straty osobowe pod okupacją z kolei sowiecką, a więc naukowcy nie mający takiego medialnego kontaktu ze społeczeństwem, ale robili bardzo dobrą robotę, z której teraz zresztą także Instytut Strat Wojennych korzysta. Mamy olbrzymie jednoznaczne dane dotyczące strat też takich cząstkowych, jak na przykład ponad 200 tysięcy dzieci przekazanych do germanizacji, czy straty kultury polskiej. No Warszawa została oczywiście, jak Państwo wiedzą, najbardziej całościowo opisana za sprawą zespołu, który powołał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, a dowodził tym zespołem obecny dyrektor Zamku Królewskiego, czyli pan profesor Wojciech Fałkowski. No i te ponad 85% zabudowy miasta Warszawy zniszczone dokumentnie, nie mówię o zniszczeniach także w cząstkowych, że tak powiem, fragmentach infrastruktury, no to jest niewątpliwa zasługa niemiecka i nie ma, że tak powiem, innego tutaj współwinnego, jeśli chodzi o bezpośrednią czynność niszczenia na rozkaz Adolfa Hitlera, który wręcz tę decyzję podjął po to, żeby nigdy to miasto się nie podniosło z ruin. Od 1945 roku już wyliczano straty polskiej inteligencji. Od razu, na bieżąco te straty były w kolejnych tomach prezentowane. Tutaj pan redaktor wspominał o tej kategorii polskiej inteligencji. To jest, proszę Państwa, od 40 do 20 kilku procent każdego zawodu. Jeśli jakikolwiek dotkniemy zawód inteligencki drugiej RP, czy to będą nauczyciele, czy lekarze, czy prawnicy, wszystko się mieści między 20 a 40%. To są tak olbrzymie wyrwy, jeśli chodzi o polską inteligencję. Fabryka śmierci polega na wymordowaniu przede wszystkim elit. Tak jest. Oczywiście Sowieci niewolni też wykonali swoje, nie zapominajmy rzecz jasna i o nich, no ale dzisiaj zabieramy się bardziej za tą pamięć dotyczącą Niemców. Czyli możliwości stworzenia przez fachowców zarówno tego raportu, jak i takiej opinii powszechnej w Polsce na temat tego, jak de facto nam się zdecydowanie należą reparacje, nie ma problemu. Dzisiejsze obecne polskie elity w postaci historyków, prawników, właśnie statystyków, demografów i tak dalej oraz politycy, no bo trzeba ich widzieć w całości, są kompetentni i potrafią wyliczyć to w sposób zasadny, tak żeby nie można było tego podważyć czy zaatakować z perspektywy merytorycznej, bo oczywiście nie merytorycznej, to zawsze można i to w czasach postprawdy wiadomo, że się będziemy z tym spotykali. I ostatnia kwestia, mianowicie niewątpliwie bardzo ważne jest to, co obecnie robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli to ramię, które otrzymał pan Arkadiusz Mularczyk, zostając wiceministrem, bo była to decyzja polityczna mająca za zadanie wspomóc treść raportu. To jest ta dyplomacja polska, która ma dzisiaj zadanie dotarcia nie tylko do Niemców, co będzie oczywiście najtrudniejsze, tam opór będzie największy. No tutaj pan redaktor Cezary Gmyz może nam o tym opowiedzieć i opowiada co i raz to, jeśli się wsłuchujemy w te doniesienia. I tam opór jest na razie ewidentny, polityczny, jednostajny, że tak powiem. Wszystkie najważniejsze siły umówiły się, że nie będą o tym rozmawiać. Ale powoli, powoli.
Tut proportion gardeniem, czy Państwo pamiętają niedawno taką historię dotyczącą jednego z biur, nie biur, tylko aukcyjnych, jak się te aukcyjne nazywają? Jak? Domów aukcyjnych, dzięki. Domów aukcyjnych, gdzie Niemcy, właściciele rzekomi obrazu, wykorzystali prawny fakt, że nastąpiło przedawnienie dotyczące kradzionych przedmiotów, w tym przypadku z Muzeum Narodowego w Warszawie, i w związku z tym wystawili ci rzekomi właściciele dom aukcyjny, też powołując się na prawo niemieckie, sprzedał, czy chciał sprzedać ten obiekt, znalazł się kupiec i w tym momencie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainterweniowało, można powiedzieć, nie mając żadnych szans, bo przecież prawo stanowione było po stronie całej tej operacji, którą nie wymyślono 10 lat temu, tylko teraz. No bo wiadomo, że prawo stanowione tak brzmiało, a nie inaczej. I proszę zobaczyć, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkretnie pan minister Jarosław Sellin, wraz z MSZ-em doprowadzili do tego, że przenieśli o tym informację do wszystkich najważniejszych domów aukcyjnych, mówiąc tylko tyle. Od tej pory ten dom aukcyjny w Niemczech jest traktowany przez Polskę jako paser. Czy wy się zgadzacie, czy nie? I bardzo dużo domów aukcyjnych orzekło, zaprzestają współpracy z tym domem. A co to znaczy dla domu aukcyjnego, jak nie ma możliwości współpracy z innymi domami aukcyjnymi? No to natychmiastowy upadek autorytetu na terenie światowych, najważniejszych domów aukcyjnych i kolekcji, które by były dostarczane do tego domu. Prawda? Kto da takiemu domowi skompromitowanemu obraz do sprzedaży? No i oni się wycofali. I wiadomo, że żeśmy te obrazy albo już odzyskali, albo odzyskamy. Więc mamy takie dowody w sprawie, że jeżeli się jest odważnym, ja dlatego podkreślam tą sprawę lęku. My naprawdę mieliśmy bardzo długo elity skundlone strachem. W tej chwili się one pozostały, okazuje, profesorze, ale są w mniejszości dzisiaj. No więc właśnie, na szczęście miejmy nadzieję, że są w mniejszości. Może wyrastają nowe pokolenia, może jest to jakaś też dobra strona tej biologii nieuniknionej. Ale tej młodzieży dzisiaj, wczoraj i pewnie jutro widzimy tutaj tyle, że to daje nadzieję, no, to robi ogromne wrażenie. No właśnie, więc jest taka nadzieja, że ta polityka polska zagraniczna dzisiaj będzie właśnie odważniejsza w tej kwestii i nie będzie się zatrzymywać na postsowieckim, a raczej sowieckim, nie lżia, bo to nie jest polska aspiracja, żeby kontynuować tego typu mechanizm mentalnościowy, prawda? Nie lżia, to w PRL-u żeśmy słyszeli ustawicznie i to pomniejszało nasze zdolności do tworzenia jakichkolwiek suwerennych pomysłów na egzystencję narodu. A i tak sobie daliśmy nieźle radę w stosunku do innych Europy Środkowo-Wschodniej. Ale dzisiaj jesteśmy niewątpliwie współkreatorami rzeczywistości, a nie tylko mamy się mieścić w ramach nam narzucanych, bo na tym polega suwerenność. No, to jest profesor dojechał już niemal do końca, do dzisiejszej percepcji tych spraw. Z jednej strony do tych domów aukcyjnych, tam właśnie są te zagrabione, często bardzo wartościowe dzieła sztuki polskie, prywatne, państwowe. Pan profesor też jak gdyby podsumował stosunek współczesnych Niemiec, tej czwartej Rzeszy Niemieckiej, jak czasem mówimy, do kwestii reparacji, że temat jest rzekomo z ich strony, z ich perspektywy zamknięty. Oczywiście mówiąc o stratach polskich, pan profesor też świetnie o tym wie, bada te sprawy, zajmuje się tym od lat. Mieliśmy straty i cywilne, ale też wśród duchowieństwa, prawda, o tym też nie wolno zapominać, ale też majątki kościelne, prawda, były grabione i przez Niemców, a potem przez Sowietów i komunistów. Tę perspektywę sowiecką też mamy z tyłu głowy, prawda, że właściwie mówiąc o jednym okupancie,
powinniśmy też mówić o drugim. Było dwóch agresorów, prawda, którzy się porozumieli na podstawie wspólnego układu. Wojtku, jeszcze tylko jedna kwestia szalenie ważna. Mówiąc też o Warszawie, no, profesor ma rzecz jasna rację, że to Niemcy ją głównie zniszczyli, wyburzyli i to w dużej mierze po powstaniu warszawskim, jak wiemy, ale komuniści też dokończyli dzieła. Na przykład ten teren, ja często przywołuję ten przykład, teren, gdzie dzisiaj stoi ów nieszczęsny Pałac Stalina, stanął w miejscu, gdzie do uratowania było jeszcze szereg kamienic, kwartały dawnego centrum Śródmieścia Warszawy, piękne kamienice, często modernistyczne czy secesyjne, to poszło pod budowę Pałacu Stalina, który dzisiaj, do dzisiaj niestety jest tą maczugą sowiecko-rosyjską nad Warszawą. Ale ja bym jednak wrócił, jeśli panowie pozwolą, do genezy tych wszystkich zjawisk, bo są takie dwa punkty, które wymienia się jako te, które mają świadczyć, że owe reparacje nam się nie należą. Z jednej strony, czy to Niemcy, czy te skundlone elity, prawda, jak pan profesor powiedział, w Polsce podnoszą taki oto argument, jeśli możemy tak powiedzieć, że przecież pieniądze dla Polski zostały wypłacone via Związek Sowiecki, że Związek Sowiecki, mówiąc językiem propagandy, wziął na siebie odpowiedzialność, prawda? I oczywiście wziął dla siebie, ale miał też wypłacić Polsce. Wiemy, że to była, że to były śmieszne pieniądze, a często ten zwrot szedł w dziełach Lenina i Stalina. Jak prawda? Te rowery rozdawane niby na Placu Czerwonym, tylko nie rozdają, ale kradną. Otóż to. I drugi punkt szalenie ważny, no to jest ten nieszczęsny 1953 rok, kiedy oczywiście funkcjonował rząd Bieruta, bo Bierut był początkowo prezydentem, ale był taki właśnie moment, kiedy objął tekę prezesa Rady Ministrów, jakkolwiek by to koszmarnie nie brzmiało, prawda, w przypadku Bolesława Bieruta, bo on de facto nie był ani legalnym prezydentem, ani nie mógł być też legalnym premierem legalnego rządu, bo takich władz Polska nie miała w czasach komunistycznych. No właśnie, ale to szereg problemów implikuje. Na czym właściwie miałoby polegać to zrzeczenie się, prawda? Pan profesor Jan Żaryn powiedział w sposób jednoznaczny o sprawie zasadniczej, że no, nie mógł się zrzec owych reparacji ktoś, kto nie miał do tego prawa, tak? Kto nie został powołany w sposób legalny, kto nie został wyłoniony, prawda, w wolnych, demokratycznych wyborach. I to jest sprawa podstawowa, ale mamy też kolejne punkty, takie podpunkty, można powiedzieć, no właściwie wobec kogo się zrzekł, prawda, Bolesław Bierut, czy jego rząd, czy w ogóle to należy traktować jakkolwiek poważnie i tą całą ścieżkę, która potem nie zaistniała, prawda, czyli w obiegu dokumentów ta kwestia się nie pojawiła, tak, i krajowych, i też zagranicznych, ale pan wobec kogo już też... odpowiedział do właściwie, właśnie, ale wobec prawo kogo nie też... zaistniało w sferze międzynarodowej. Ale wobec kogo też to zrzeczenie miało nastąpić? Wobec NRD. Bo mamy dwa państwa niemieckie, prawda? Więc problem jest szalenie skomplikowany, panowie. Jak to, czy w ogóle powinniśmy poważnie traktować tego typu argumenty? Raz rok 44-45, Związek Sowiecki, ten dobry wujek, prawda, Joe, bierze na siebie odpowiedzialność wypłacenia przyjacielskiemu państwu, tak? Oczywiście podbitemu tak naprawdę reparacji od Niemiec. No i dwa, rok 53. Jak panowie do tego podchodzą? Ale nie, no to jeśli tak, no to znaczy, no, mamy jakby dwie opcje do wyboru. Albo uznajemy ten PRL, albo go nie uznajemy. Jeśli uznajemy, że PRL był państwem polskim i takim generalnie suwerennym, niepodległym i wszystko było w porządku, no to dekret Bieruta obowiązuje, wszystko jest okej. Na czym nie mamy żadnego problemu. Tak, on przecież podpisywał jakieś tam pakty indemnizacyjne też z różnymi państwami, nawet ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Z Belgią, tak, i tak dalej. Z tego powstały tylko same problemy. Dzisiaj, no dzisiaj już ten problem został w 90%, powiedzmy 99% zażegnany dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, ale ile ja, nie wiem, kartek
w zeszycie zapisałem na temat reprywatyzacji i reaktywacji przedwojennych spółek na podstawie tych akcji, które podobno były już spłacone i odszkodowania Polska dostała, a mimo wszystko te majątki się odradzały po 89 roku i znajdowały się jakieś tam 125-letnie babcie, które miały prawa i dziedziczyły. Znamy tę historię, nie ma sensu o tym teraz opowiadać. Wojtku, tu jest problem, przepraszam, że wejdę ci słowo, ale idąc tą ścieżką, tak. My właściwie powinniśmy, będąc konsekwentni, logiczni, podważyć całe państwo polskie, które nazywało się PRL, system konstytucyjny, prawny tego państwa. Czy my możemy sobie na to pozwolić? Tak się politycznie nie stało, prawda? Politycznie Trzecia Rzeczpospolita, tak nazywana trochę symbolicznie, kontynuuje PRL, jest takim PRL-em bis, jak ja to często mówię. Czy my możemy wyjąć z tego jedną kwestię reparacji? Ja jestem teraz adwokatem diabła oczywiście, prawda? I powiedzieć, że tak, no, jeśli chodzi o reparacje, to my nie uznajemy prawodawstwa Bieruta, różnych rozporządzeń, aktów prawnych, a inne akty prawne z kolei uznajemy, łącznie z konstytucją, tym najwyższym aktem prawnym perelowskim. No to jest problem. Komuniści łamali nawet swoją własną konstytucję. No. Znaczy, to jest generalnie tak, że no jednak te kilkadziesiąt lat minęło, tak? No i nie wrócimy tego, tak? Nie wrócimy tego czasu, ale myślę, że, znaczy, no ja myślę, no, myślę, że jak tu wszyscy jesteśmy, tak? To nie akceptujemy tego, co się działo do 89 roku w 100%. No może tu na sali nie ma takich osób, które akceptują, ale żyją w Polsce, tak? Oczywiście są. Natomiast no, myślę, że po to doszło do tych wszystkich zmian i siedzimy tutaj w tym miejscu dzisiaj i dyskutujemy na takie tematy i możemy sobie na nie podyskutować, że właśnie nie zaakceptowaliśmy i nie uznajemy tamtego systemu. Tak? Ale z drugiej strony, jest problem poważny. Jest natomiast problem. Znaczy, natomiast nie wiem, czy jest dobrze, żebyśmy akurat w tym miejscu tutaj obnażali własne słabości państwa polskiego, ale jedna taka słabość, która niewątpliwie moim zdaniem istnieje i która może stanowić przedmiot w dalszych dyplomatycznych także dyskusjach, to jest problem jednak nierozwiązania prawnego reprywatyzacji jako jedyne państwo polskie tego problemu nie rozwiązało. W te luki prawne weszli hochsztaplerzy, a nie ustawa reprywatyzacyjna i właśnie urzędnicy. Sędziowie. Tak jest, sędziowie i tak możemy, no ja chciałem nazwać jednym słowem, ale oczywiście można rozbić to na profesję i w związku z tym rzecz jasna mamy problem, który prędzej czy później będzie oczywiście do Polski wracał. On jest widoczny choćby przez, jak wiadomo, znany akt 447, i nas jako Polska moim zdaniem czeka może i słuszny sojusz polsko-żydowski w sprawach reparacji i do tego powinniśmy się przygotowywać. Także dlatego... I ten miecz Demoklesa nad nami wisi. Wisi, tak. Także dlatego, że... Dlatego trzeba spowodować, żeby ten miecz wisiał nad Niemcami. Tak jest. Ten spowodować, sam. Ten sam miecz przenieść... Przekierować na Niemcy, dokładnie na Niemcy, tak. Zdecydowanie, ale trzeba też być świadomymi tego faktu, a niewątpliwie spośród tych ofiar, czy wyliczenia wcześniejsze, 6 milionów 28 tysięcy przyjmiemy, czy IPN-owskie wyliczenia 5 milionów 700, czy też obecne w raporcie strat wojennych nieco jeszcze mniejsze 5 milionów 100 tysięcy i która liczba nie byłaby tutaj najbardziej zbliżona do tej rzeczywistości, do tej prawdy, bo my ciągle się tutaj uczymy w tych kwestiach wyliczeń, to faktem jest, że znacząca część to są obywatele II Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego i oni też są wliczeni w strukturę raportu. To znaczy te wszystkie dane dotyczące czy strat bankowych, czy ubezpieczeniowych, czy nieruchomości zniszczonych, no choćby w Warszawie, no proszę zobaczyć na zdjęcia te wykonane przez Muzeum Powstania Warszawskiego na bazie oczywiście zdjęć niemieckich, które
znalazły się w Stanach Zjednoczonych w tych zespole aleksandryjskim i te zdjęcia Warszawy, no to miejsce getta jest zrównane w 100%. Poza kościołem świętego Augustyna tam niczego nie zostawili Niemcy, prawda? Więc w związku z tym to wszystko też musimy brać pod uwagę. Ale to chyba i dobrze, mamy, profesorze, że wliczamy ofiary Żydów polskich w ofiary polskie, prawda? Bo wcześniej sztucznie wyodrębniano właśnie Żydów jako no, bezpaństwowców, to, tak? Robiono z nich de facto przepraszam, jako historyk ewidentnie nie jest sprawa prosta, dlatego że mniejszość żydowska w II Rzeczpospolitej była obywatelami państwa polskiego. To jest kluczowy argument. W sensie wnoszenia tych danin, które pozostali także obywatele wnosili. Oczywiście ta mniejszość była tak samo traktowana, natomiast niewątpliwie z wyboru zdecydowana większość tejże mniejszości była zainteresowana w sensie szczególnie politycznym, ale także kulturowym, wyznaniowym i miała do tego pełne prawo nie utożsamiania się z polską kulturą, z polskim dziedzictwem, tylko podtrzymywania własnych. Ale w sensie formalnym byli obywatelami II Rzeczpospolitej. Ale też to wszystko trzeba artykułować. To znaczy żyjmy w prawdzie, bo dzięki temu będzie można prawdziwie dialogować z partnerami. Jak zaczniemy podlizywać się partnerowi na razie czego, to znowu właśnie lęk wygra, a nie odwaga. Więc dajmy sobie szansę bycia odważnymi. Ale skoro mamy żyć w prawdzie i już rozmawiamy na ten temat, to ty wspominałeś o 1953 roku. A ja może wspomnę o 52 roku i tak zwanym porozumieniu luksemburskim. Niedawno mieliśmy okrągłą rocznicę, 22 rok, gdzie kanclerz Scholz w oficjalnej informacji podał, że w zasadzie państwu Izrael wypłacono już 80 miliardów euro. I właśnie podpisano jeszcze jedną umowę na wypłacenie ponad miliarda euro kolejnych pieniędzy ofiarom Niemców, Niemiec nazistowskich podczas II wojny światowej, tak? Więc tu pieniądze są wypłacane od 52 roku, a tu nie są wypłacane. No stąd ta narracja oddzielania polskich Żydów od polskiego społeczeństwa. No tak, no ale to klasyczna tu załatwiliśmy strategia interes, skłócania, konfliktowania no i dzielenia, tak? Ja tylko jedno zdanie chciałem, bo żeby mi to nie uciekło, a wydaje mi się, że to istotne w kontekście tego, co teraz się dzieje w Europie obok nas. Pan profesor bardzo dobrze przypomniał to morze ruin, prawda? Paradoksalnie ruiny Mariupola, ruiny innych miast, miasteczek, wsi, Bachmutu. Przepraszam za to wyrażenie, ono nie jest najlepsze, ale użyję go. Pomagają sprawie polskich reparacji dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że dla wielu obywateli Europy zgliszcza, ruiny, gruzy w Europie to jest jakaś wyimaginowana stara historia dziadków, pradziadków, osób starszych. Tymczasem te ruiny mamy w Europie. Namacalne. Kolejna telewizja, kolejne zdjęcia, media społecznościowe. My to widzimy. No, dla nas nie jest to coś jakoś wyjątkowo szokującego, choć pewnie dla młodych ludzi owszem, ale dla ludzi młodych, młodszych w Europie no to właśnie to widzą, co to jest wojna, co to jest agresja, co to jest niszczenie, co to jest porywanie dzieci, o których mówiliśmy z Zamojszczyzny i teraz z terenów ukraińskich. I jak ten walec działa, jak działa grabież, gwałty, mordy masowe również już teraz wiemy na pewno, jak są niszczone całe połacie kraju, tą znaną nam przecież, że tym razem postsowiecką machiną wojenną czy machiną zbrodni. Więc dzisiaj dyskusja o reparacjach w tej Europie, która już te gruzy i przepraszam, ten swąd płonących domów poznała właściwie tak bardzo namacalnie. Dzisiaj ta dyskusja wraca o reparacjach i ona ma bardzo mocne oparcie, bo nie ma nic gorszego niż abstrakcja liczbowa, prawda? No, ileś tam bilionów, ileś tam ofiar, ileś tam milionów, to tak nie działa. Jeżeli mamy punkt odniesienia, jeżeli coś widzimy, możemy porównać, to jest to dużo, dużo prostsze i dużo, co oczywiste, lepiej trafia do wyobraźni. Więc paradoksalnie temat wojny powinien być również, temat wojny na Ukrainie powinien być również tematem polskich reparacji. Z tego, co słyszę
ze strony resortu, ze strony polskiej dyplomacji, to rzeczywiście gdzieś ta narracja w tę stronę idzie. Panowie, żeby nie ograniczać się tylko i wyłącznie do historii i zamknąć ten temat wielu dekad PRL-u, potem tej tak zwanej III Rzeczpospolitej, możemy chyba wszyscy jednoznacznie powiedzieć, że na żadnym etapie funkcjonowania tego sztucznego właśnie tworu PRL-owskiego, a potem tej III RP, państwo polskie nie zrzekło się reparacji wobec Niemiec. Przywołam tylko jeden taki moment, o którym mówi się w sposób taki tragikomiczny, bo był to taki moment właściwie, jak mamy rok 90, przyjeżdża do Polski prezydent George Bush, jest też Helmut Kohl, no i trwają rozmowy, jak ten nowy porządek demokratyczny teraz w państwach byłego bloku wschodniego stworzyć. No i tutaj bardzo mocno prezydent Bush miał się dopytywać, prawda, jak wygląda sprawa reparacji Niemiec wobec Polski, na co ówczesny kanclerz Helmut Kohl miał stwierdzić, że sprawa jest załatwiona, tak, że my się z państwem polskim rozliczyliśmy, co prezydent Bush przyjął za dobrą monetę. No ale właśnie, no, kwestia nie została wówczas rozwiązana. Tego zrzeczenia się też nie było. I właściwie pytanie teraz wychodzące w przyszłość. Co my dalej powinniśmy robić jako historycy, jako dziennikarze, jako też, no, co państwo polskie przede wszystkim, prawda, powinno przedsięwziąć, no bo piłka jest po stronie państwa. Prawda? Państwo polskie podjęło tę sprawę wreszcie, odważnie, mamy raport, mamy notę dyplomatyczną, niestety odpowiedź Niemców negatywną, prawda, nic się nie należy, nie będziemy zwracać, ale też mamy też ekspansję dyplomatyczną, prawda, na przykład minister Mularczyk jeździ po świecie. Czy to jest wystarczające, czy coś jeszcze można zrobić, żeby jednak przekonać Niemców, mieliśmy, że to jest ich obowiązek, Wojciech Surmacz? Mieliśmy moim zdaniem bardzo dobre wystąpienie premiera w Heidelbergu, tak, który powiedział wprost, tak, o reparacjach, że nam się należą, że jesteśmy dyskryminowani i tak dalej, i tak dalej. No nie będę powtarzał całego przemówienia. To było mocne przemówienie, moim zdaniem, bardzo potrzebne, bo chyba po raz pierwszy tak oficjalnie premier polskiego rządu na ich terenie powiedział to prosto w oczy Niemcom. I ja obserwowałem, co się działo w niemieckich mediach. Czarek, możesz potwierdzić, ale tam po prostu tam był ogień, tak? Tam po prostu wszystkie media były podpalone niemieckie, tak? Generalnie był wielki skandal i ogromne kontrowersje. Natomiast tak, no co powinniśmy robić? Ja myślę, że powinniśmy robić swoje i iść dalej tą ścieżką, która gdzieś tam została wytyczona. Natomiast ja się nie zgodzę z tym, że Niemcy odpowiedziały tak radykalnie nie. Ja szczerze mówiąc nie usłyszałem takiej deklaracji stuprocentowej, nie wiem, z ust Scholza, który by powiedział i wyszedł i powiedział nie, nie zapłacimy wam, nie wypłacimy wam tych reparacji. Była bodaj wypowiedź rzecznika rządu, tak, niemieckiego. Ale to jest wszystko takie miękkie. Ja bym bardziej tą strategię niemiecką określił teraz jako taką strategię wyczekiwania. Tak, oni milczą i czekają na wybory w Polsce. Tak? To jest jeszcze kilka miesięcy i oni, myślę, że żyją głęboką nadzieją, że ten PiS jednak przegra. I znowu opozycją z Fidesz się rozwiąże, tak. I tam się ten problem rozwiąże i znowu tam parę lat się przewali, a nie wiadomo, co się tam jeszcze wydarzy po drodze, nie? I tak dalej. Więc to jest taka, moim zdaniem, strategia wyczekiwania, słaba strategia. To ciekawe, co powiedziałeś a propos tego, że się zmieni rząd, bo była taka sytuacja, mamy kandydata, jak rozumiem, byłego premiera, który jest kandydatem na nowego premiera. Tak. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. On się zdenerwował w tej kampanii wyborczej tylko raz. Tylko raz, w moim przekonaniu, panu Donaldowi Tuskowi puściły nerwy. Ja mam wrażenie, że on się cały czas denerwuje. Nie, ale to było bardzo widoczne, takie aż nie w jego stylu. Znaczy, to było to pytanie dotyczące reparacji, nie wchodząc w politykę, bo to dzisiaj nie z tym rozmawiamy. Ale to, co powiedział Wojtek Surmacz, że
tak naprawdę, tam jest oczekiwanie, niech to się tutaj przewróci i wtedy mamy święty spokój. Pewnie Cezary by tu powiedział więcej na ten temat. Święty spokój jak święty spokój, ale ten spokój na parę lat. Natomiast jeszcze jedna rzecz, już tylko jakby trochę podsumowując, tak, to co się mogło, powinno wydarzyć dalej, dziać dalej, tak, to ja pamiętam, to był chyba wywiad sprzed 3 lat, Jarosława Kaczyńskiego w Bildzie. On był chyba w 2019 roku na okrągłą rocznicę wybuchu wojny światowej, 80. I tam padło pytanie o reparacje. I Jarosław Kaczyński powiedział, tak, oczywiście, no, powinniśmy tutaj, powinniście nam zapłacić i tak dalej, kropka. I później było tylko jedno zdanie. I Rosjanie też nam powinni zapłacić. I Rosja też nam powinna zapłacić, chyba dokładnie tak powiedział, tak? I wtedy, no jakby ja teraz z punktu widzenia tego miejsca pracy, w którym jestem, czyli Polskiej Agencji Prasowej, no my mamy generalnie też jakby naszą rolą jest komunikacja zewnętrzna ze światem, czyli z innymi agencjami zagranicznymi. I o ile rzeczywiście przez te ostatnie lata udało nam się przebić w końcu z tą polską narracją historyczną, tak, z tą polską racją stanu. No, myślę, że się udało zdławić te polskie obozy koncentracyjne. Tak? One się gdzieś tam co jakiś czas pojawiają, ale MSZ reaguje i to działa. O tyle nigdy nam się nie udało przebić na rynku rosyjskim medialnym z jakimkolwiek zaprzeczeniem ich wersji wydarzeń, czyli całej II wojny światowej, ich wielkiego zwycięstwa, oswobodzenia Auschwitz i tak dalej, tak? I ich jako wielkich zwycięzców, no i ofiary de facto, tak? I jednym zdaniem w wywiadzie z Bilda Jarosław Kaczyński przebił się do wszystkich rosyjskich mediów. Tam wszędzie na pierwszych stronach gazet, w RIA Nowosti, w rozgłośniach radiowych padało to jedno zdanie, że Rosja powinna też zapłacić Polsce reparacje. I to był szok dla nich. To jest wątek, którego dzisiaj zapewne nie rozwiniemy, ale to jest w sposób wystarczający, ale mówiliśmy już o tym, że mieliśmy właśnie dwóch agresorów, dwóch okupantów, a ta okupacja druga trwała zdecydowanie dłużej, zdecydowanie za długo. No i to są też szkody i osobowe, prawda, straty i też na majątku narodowym, jak całe wagony, prawda, z rozkradanych fabryk, rozbieranych fabryk jechały do Związku Wtedy fabryki jechały, sowieckiego. Teraz jeździły, sprzęt AGD jeździł, prawda, pralki i tak dalej, tak, no biorą co jest. No. A po 45 roku również polski węgiel, to trzeba o tym przypomnieć, tak, nie? Tak, tak, no cała gospodarka była drenowana, tak. Panowie, na ile istotne jest to, żeby inne państwa otrzymały owe reparacje od Niemiec? Czy my powinniśmy ten argument też podawać? No bo to kontekst chyba jest ważny, prawda? W tym momencie jesteśmy bodaj jedynym państwem, któremu nie zadośćuczyniono za te krzywdy. No myślę, że to, przepraszam, że tylko myślę, że też jednym z powodów tych, dlaczego nie zadośćuczyniono, to myślę, że oni nam powinni zapłacić po prostu najwięcej. Bo najwięcej ukradli i najwięcej zniszczyli. Ale odpowiadając wprost, to oczywiście szukamy realnych sojuszników. Jednym z tych sojuszników jest paradoksalnie państwo niemieckie, które o ile wiem ostatnio, nie pamiętam dokładnej daty, ale wypłaciło chyba ostatnią ratę za reparację okresu I wojny światowej. Więc w Niemczech mamy sojusznika długiego trwania. Kilka tygodni temu wypłacali reparacje Tanzanii. Tak jest, więc no. Namibii. No więc właśnie, więc my mamy w Europie sojuszników. No oczywiście mamy Grecję, no trochę se żartuję, ale to na tym polega polityka, jak rozumiem, że należy szukać sojuszników i pokazywać te rzeczywistości, które świadczą o tym, że mamy pełne prawa być traktowanymi na równi z innymi narodami i państwami europejskimi, bo oczywiście kwestia niechęci Niemiec do wzięcia odpowiedzialności i wypłacania reparacji, mnie się wydaje, że niestety także bierze się z pogardy. To znaczy Niemcy nadal, i my też powinniśmy to wykorzystywać, ten argument,
że nie wolno nas traktować jak podludzi, tylko dlatego, że Niemcy sobie chcą na to pozwalać. Ja tylko rzeczywiście skoryguję. Bo wobec Francji tak się Niemcy nie zachowują. A dlaczego my jesteśmy gorsi od Francuzów? Natomiast Tanzania też jest w grze, bo tutaj mam informację, że sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katia Keul zapowiedziała rozliczenie historii kolonialnej Niemiec w Tanzanii. Najwyższy czas zająć się tym problemem, oświadczyła. I to jest informacja z 25 marca. Mamy paru sojuszników. Jeszcze, ale to są kwestie kolonialne, czyli to są lata 1885-1918, czyli wszystko przed nami, proszę Państwa. Jeszcze naprawdę. Wojciech Biedroń, ja tylko uzupełnię swoje pytanie, bo może to powinno być tak głośno myślę, że państwo niemieckie za sprawą swoich firm, które właśnie wzbogaciły się na polskiej krzywdzie, powinno utworzyć specjalny fundusz. Są zasobni, bogaci, no i trochę, jakiś procent z tego swojego zysku wypłacić właśnie w formie reparacji państwu polskiemu. Czy tak? Kilka lat, Tadku, dobrych się znamy. Wiem, że jesteś człowiekiem pełnym optymizmu. To cieszy. Natomiast już zupełnie poważnie, my musimy, absolutną kwestią podstawową jest szukanie sojuszników i wydaje mi się, że w Stanach. Powiem coś, za co mogę, że ktoś będzie chciał mnie ukamienować. Paradoksalnie. Nie dopuścimy do tego, Wojciech. Dziękuję. Nie ma kamieni tutaj. Nie ma kamieni. Środowiska żydowskie, bardzo często roszczeniowe wobec Polski, właśnie w Stanach Zjednoczonych, niezwykle wpływowe, paradoksalnie można byłoby pokusić się o rozmowę z tymi środowiskami. Ale ja myślę, Wojtek, że tu się nie ma co kusić, bo oni są w grze. Nie, no. To po pierwsze, znaczy generalnie, jeśli dobrze pamiętam, to jest taka historia nieudokumentowana, ale były takie inicjatywy podejmowane na początku lat 90., tylko że jeśli dobrze pamiętam, wtedy premierem był Jan Krzysztof Bielecki i niewiele z tego wyszło, ale to chyba się nie ma co dziwić. Z oczywistym względu. Natomiast tak jak mówię, może tutaj trzeba szukać, generalnie w Stanach trzeba szukać, bo wracając już stricte do samego raportu, to czysto dziennikarsko patrząc, Wojtek pilnuje Polskiej Agencji Prasowej, więc i innych agencji również, o czym mówił, ale niesamowite zrobiło wrażenie i na mnie zrobiło to właśnie wrażenie, że ten raport był tak przyjmowany w nawet bardzo egzotycznych zakątkach, egzotycznych dla Europejczyków świata. Singapur, Chiny, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, w ogóle ja chyba sam znalazłem z 20 materiałów nowozelandzkich, z pewnych względów mnie to akurat interesowało, bo my wszyscy, to o czym mówiłem na początku naszego spotkania, my niby wszyscy wszystko wiemy, tylko w pewnym momencie przypomina się i to instytucjonalnie zabijanie w nas pamięci nagle przestaje działać. I to się stało na świecie. Na świecie ten temat wywołał niesamowite poruszenie. Ja się nie powiem zupełnie szczerze, ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Więc wykorzystując właśnie to, plus dodatkowo to, o czym mówiłem w kwestii ukraińskiej, plus te najsilniejsze lobby amerykańskie, naprawdę warto w to zainwestować pod każdym względem i w każdym znaczeniu tego słowa. Także to chciałem dodać od siebie. A myślę, że czas, żebyśmy posłuchali też korespondenta polskich mediów w Niemczech. Cezary Gmyz jest z nami i wiem, że chciał się podzielić swoimi refleksjami, także zapraszamy serdecznie. Ja może przekażę ci mikrofon. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Robiłem sobie troszeczkę notatek z tej rozmowy i postaram się podzielić rzeczami, które tutaj raczej nie padły. Więc jeżeli mówimy o kwestiach prawnych, jak tą kwestię załatwić, to w moim najgłębszym przekonaniu powinniśmy załatwić to tak, jak to się załatwia na gruncie prawa międzynarodowego, czyli traktatowo. Nasz traktat z Niemcami z 1991 roku jest dokumentem mocno już nieaktualnym i tak jak w tej chwili podjęliśmy dyskusję z Ukraińcami nad przygotowaniem nowego traktatu polsko-ukraińskiego, tak na stół powinniśmy wyłożyć w moim najgłębszym przekonaniu nowy traktat polsko-niemiecki, tak jak zrobili to Francuzi, którzy bez przerwy podkreślali ważność traktatu elizejskiego, aż w ubiegłym roku podpisali zupełnie nowy traktat, który reguluje stosunki między
między oboma państwami. Przy tej okazji można próbować w jakiś sposób załatwić odszkodowania, reparacje, zadośćuczynienia. Ja od razu powiem, że dla mnie tutaj terminologia nie jest istotna. Jeżeli Niemcom nie pasuje termin reparacji, a wyjątkowo im nie pasuje, no bo muszą się przy okazji znowu klepać w piersi, to dla mnie może się to nazywać zadośćuczynienie i zresztą nasza dyplomacja chyba wyszła z podobnego założenia, nie zamieszczając w nocie dyplomatycznej słowa reparacje. Tutaj zrobiliśmy pewien gest pod adresem niemieckim. Co jest istotne, to nie jest tak, że Niemcy nie mają świadomości tego, jakie są ich przewinienia wobec Niemiec, jakie są wobec Polski, jakie są zobowiązania. Dlatego, że ten temat reparacji tak naprawdę nie został wywołany wprost od razu przez nas, tylko sami Niemcy go wywołali jakiś czas temu. To była bodajże pierwsza dekada XXI wieku, a mianowicie książka Goetza Alego. To ona wyszła również po polsku, tylko nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Po niemiecku się to nazywało Hitlers Sozialstaat, czyli państwo socjalne Hitlera, gdzie Goetz Ali opisywał rabunkową politykę Niemiec, począwszy od 1933 do 1945 roku. Oczywiście pierwszym elementem tej polityki rabunkowej było rabowanie jeszcze przed wojną Żydów, a następnie rabowanie całej Europy, czy szerzej, no bo wojna miała charakter światowy. I on opisuje tam rzeczy absolutnie dla Niemca szokujące, dlatego że Niemcy usiłują sobie zbudować taki panteon swoich bohaterów, tak zwanych autorytetów, czy ludzi, którzy mają wykazywać większą moralność. I takimi postaciami w historii powojennej Niemiec niewątpliwie były dwie postacie. Jedną był autor Blaszanego Bębenka, Günter Grass, który jak okazało się należał do Waffen-SS pod koniec II wojny światowej. I tutaj ten autorytet trochę im się został naruszony. A drugim niemiecki noblista Heinrich Böll. I Goetz Ali w swojej książce opisuje rzeczy straszne, a mianowicie wyciągnął listy Heinricha Bylla z okresu, kiedy on był szeregowym żołnierzem Wehrmachtu i co się okazało, że ten autorytet niemiecki był pospolitym rabusiem, który podczas okupacji Francji wysyłał żonie futra, konserwy i tak dalej. Zarabowano oczywiście Francuzom. Ten rabunek był na troszeczkę dużo mniejszą skalę, bo oczywiście charakter okupacji we Francji w tym pierwszym okresie był zupełnie inny. Dopiero potem stworzono coś, co nazywano warszawizacją okupacji Francji, czyli końcówka wojny, kiedy ta okupacja rzeczywiście była już taka podobna do tej okupacji w Polsce. I co jest rzeczą jeszcze istotną? Rzeczą istotną jest, że Polacy wielokrotnie wobec Niemców wykonywali gesty dobrej woli, które nigdy nie spotykały się ze wzajemnością. Bo to nie jest tak, że Polacy, że Niemcy nie mają do Polski roszczeń, bo oni podejmują przede wszystkim roszczenia, jeżeli chodzi o dobra kultury, dotyczące dwóch elementów, które znajdują się na terenie Polski, czyli słynna Berlinka, zbiór rękopisów i starodruków, które znalazły się, nie zostały zrabowane od razu powiedzmy w Niemczech przez wojska polskie, tylko znalazły się na ziemiach odzyskanych i weszliśmy w ich posiadanie, ich nie rabując. One są przechowywane na Uniwersytecie Jagiellońskim i od lat są przedmiotem roszczeń niemieckich. My żeśmy zrobili wobec Niemców akty dobrej woli i to już za PRL-u. Za PRL-u Gierek Honeckerowi przekazał w darze rękopisy Jana Sebastiana Bacha, o ile dobrze pamiętam, to była msza Hamol, czyli bardzo cenny zasób. Dodatkowo też przekazał mu dość upiorny prezent, a mianowicie truchło Klausewice, który był pochowany we Wrocławiu i wydobyto z grobu zwłoki Klausewice i przekazano je do NRD. Po upadku komunizmu nastąpiła następna gest dobrej woli ze strony premiera Jerzego Buzka, mianowicie na sygnale motocyklista jechał do Warszawy, żeby przekazać Gerhardowi Schröderowi co pierwsze drukowane wydanie Biblii Gutenberga, właśnie z zasobu tego, z zasobu tak zwanej Berlinki, czyli z tego, co jest przechowywane na Uniwersytecie Jagiellońskim. Liczyliśmy, że to się spotka z jakimś gestem wzajemności ze strony Niemiec, jeżeli chodzi o zwrot dóbr kultury. Nie spotkało się. Podobnie było też, kiedy, bo drugą częścią cennym naszym zasobem to jest zasób Göringa. My
mamy Muzeum Lotnicze, które Państwo pewnie znają z Krakowa, to w dużej mierze czwarte jego zbiorów, to jest osobista kolekcja Hermanna Göringa z samolotów z pierwszej i z drugiej wojny światowej, bardzo zresztą cenny. I umówiliśmy się swojego czasu z Niemcami, że będziemy dublety z tej kolekcji wysyłać do Niemiec i Niemcy będą je remontować. Jeden egzemplarz będzie zostawał w Niemczech, drugi egzemplarz wyremontowany zostanie zwrócony w Polsce. I tak się w przypadku pierwszej pary tych samolotów, to były bodajże Albatrosy, stało. Niemcy przysłali nam po konserwacji samolot, który był tak źle zakonserwowany, że był chyba w gorszym stanie niż my żeśmy go wysyłali i skończyła się ta współpraca w dziedzinie konserwatorskiej. Tego typu historii mógłbym opowiedzieć znacznie więcej. Ale co jest jeszcze istotne? W Niemczech od roku mniej więcej 2005-2006, w 2006 Niemcy, Państwo pamiętają, były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Niemcy wykorzystali wówczas tą okazję, żeby obudzić dumę narodową i jednocześnie powiedzieć Niemcom, że wy Niemcy też jesteście ofiarami. I Niemcy w tej chwili obserwujemy to od 2006 roku, coraz chętniej zapisują się do tego obozu ofiar, marginalizując obecność tych polskich ofiar, co widać bardzo dobrze w niemieckich miejscach pamięci. Jeżeli Państwo pojadą do Ravensbrück, kiedy ja byłem pierwszy raz w Ravensbrück, ta tablica pamięci poświęcona Polkom, czyli największej grupie narodowościowej, która była w Ravensbrück, została podstępnie usunięta przez Niemców pod pretekstem, że trzeba wyremontować mur i przeniesiono ją gdzieś tam w krzaki. W momencie, w którym więźniarki się upomniały o to, żeby tablica rzuciła na miejsce, przypuszczalne miejsce, gdzie dokonywano egzekucji Polek, okazało się, no, że co się stało, no, ten mur jest tak słaby, że nie wytrzyma brązowej tablicy. Natomiast co się stało w międzyczasie? No w międzyczasie postawiono tam pomnik lesbijek. I to jest coś takiego, że lesbijki rok do roku przychodziły z taką swoją kamienną kulą i postulowały, żeby wprowadzić pomnik LGBT. Co jest oczywiście w Ravensbrück absurdalne, dlatego że owszem, lesbijki były w Ravensbrück, ale najbardziej znaną lesbijką, czy też biseksualistką w Ravensbrück była Imra Gerze, czyli strażniczka, która została powieszona w Hameln jako zbrodniarka wojenna. I owszem, były również lesbijki wywodzące się z kapo kobiecy, które były po prostu niemieckimi więźniarkami kryminalnymi, gwałcącymi młode dziewczyny. Natomiast niebawem będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że no, ta polska tablica będzie nadal w krzakach, miejsce lesbijek będzie eksponowane i ofiarami wojny będą wyłącznie Żydzi, może troszeczkę Sinti i Roma i ruch LGBT. Od razu powiem, że lesbijki na mocy prawa niemieckiego nigdy nie były karane za lesbijstwo. Paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego zniesiony w 91 roku, przypomnę, dotyczył wyłącznie homoseksualizmu męskiego. Natomiast jeżeli my dzisiaj czytamy o tym, co się działo w obozach koncentracyjnych, świadectwa mówiące o gwałtach na młodych chłopcach dokonywanych właśnie przez kapo, rzecz ważna dla Jana Żaryna. Państwo myślą, że w jaki sposób zginął Maksymilian Kolbe, święty Maksymilian Kolbe. Głębokie przekonanie jest, że wszedł gestapowiec i wsadził mu igłę w serce. Nie, to nie był gestapowiec. To był więzień z numer dwa w tym obozie koncentracyjnym, Hans Bock, kapo, homoseksualista, utrzymując harem młodych chłopców w Auschwitz. Więc taka jest prawda. Coś jeszcze patrzę tutaj. Tak jak wspomniałem, mówię, traktat jest rzeczą bardzo istotną, żeby podjąć rozmowy traktatowe i dla mnie też, jak mówiłem, nie jest istotne, czy my to nazywamy reparacjami, zadośćuczynieniem, odszkodowaniem, czy w jakiś sposób. Ważne jest, żeby Niemcy zapłacili. Dla mnie to też nie muszą być wpłaty pod hasłem, że zadośćuczyniamy wam za drugą wojnę światową, tylko uważam, że powinniśmy wsadzać tę nogę między niemieckie drzwi i zostawiać jak największą szparę, żeby można było negocjować. Dla mnie elementem tego typu reparacji, co mogłoby być na przykład? Zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Niemcy, mimo tak zwanego Zeitenwende, mają w tej chwili, obiecali, że w końcu dojdą do tych 2% PKB wydawanych na zbrojenia.
I czym się okazało, z tych 100 miliardów, które Scholz zapowiedział, nie wydano do tej pory ani eurocenta. Natomiast budżet na obecny rok zbrojeniowy Niemiec 1,5% niemieckiego PKB. Może do 2030 dojdziemy do 2%. Dla mnie, jeżeli Niemcy by chcieli wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze, przekazując te 0,5% na polskie zbrojenia, to ja będę się cieszył, no bo to przy niemieckim PKB będzie porównywalne do wydatków, które my wydajemy. I jeżeli Niemcy by to na coś takiego zgodzili się, to ja bym się zgodził, żeby to był element reparacji, odszkodowań, czy jakbyśmy tego nie nazwali, dlatego by, że to zwiększałoby polskie bezpieczeństwo. I też trzeba pamiętać, że Niemcy, jeżeli chodzi o zbiorowe bezpieczeństwo, są pasażerem na gapę. Niemcy mówią, ale mieliście zyski, bo my byliśmy waszym adwokatem w Europie i bardzo żeście na tym zarobili. Można uznawać, że dotacje europejskie to część zadośćuczynienia za II wojnę światową. Nieprawda. No, Niemcy zrobią to wyłącznie we własnym interesie, bo potrzebowali taniej siły roboczej i w momencie, w którym Polacy przestali przyjeżdżać, zbierać szparagi, mają gigantyczny problem, bo jakość inżynierowie, ja mówię w cudzysłowie, z Bliskiego Wschodu nie chcą zbierać szparag. Rozmawiałem z jednym z plantatorów tych szparagów i on powiedział, że dostał grupę z Urzędu Pracy ludzi Arabów po prostu. No i mówi, że najdłużej wytrzymał jeden z nich, który po 4 godzinach zszedł z pola, ocierając pod strzałę, powiedział, że to jest tak ciężka praca, że mogą ją wykonywać chyba tylko kobiety. Więc tak to wyglądało. I mówię, jeżeli Niemcy zgodziliby się, bo przypomnijmy, 89 rok, Niemcy mają najsilniejszą armię pancerną w Europie. To jest 3000 czołgów. Ile Niemcy mają dzisiaj czołgów? 300. A dlaczego? Dlatego, że jechali na gapę na nas, dlatego, że my żeśmy dozbrajali flankę wschodnią, no i oczywiście korzystali z amerykańskiego parasola atomowego, wobec czego nie musieli tych pieniędzy wydawać, tylko mogli wydawać na bogacenie się. I każdy sposób na to, żeby od Niemców wyciągnąć troszeczkę tych pieniędzy, jest dobrym sposobem. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o ten klub ofiar. Trzeba pamiętać, że Niemcy bardzo często powtarzają, ja mam, nie siedzę już troszeczkę od tego nawet żygać chcę, bo jak słuchałem kolejnych niemieckich prezydentów czy kanclerzy przyjeżdżających tutaj na kolejne rocznice i mówiąc o wybuchu wojny czy powstania warszawskiego, jakim przykro jest i że czujemy i bijemy się w piersi, tylko ja nie jestem katolikiem, ale warunkiem skutecznej pokuty w kościele katolickim jest między innymi zadośćuczynienie, oprócz żalu za grzechy. To, że Niemcy wyrażają żal za grzechy, to jest za mało, bo trzeba jeszcze obok tego szczerego żalu wydać jakiś rodzaj zadośćuczynienia. I Niemcy bardzo chętnie podkreślają, że z Polską trzeba rozmawiać auf Augenhöhe, to się po niemiecku nazywa, na wysokości oczu, czyli jak równy z równym. To jest, Niemcy tego absolutnie nie uznają. Jeżeli państwo by trafili w wewnątrz niemieckie dyskusje, gdzie Niemcy nie mają świadomości, że ktoś rozumie, o czym mówią, a ja parę razy brałem udział, to ta pogarda niemieckich polityków, elit dla Polski, co znowu ci Polaczkowie chcą, dlaczego oni chcą dostać pieniądze, czy nie wystarczyły im ziemie zachodnie. No ziemie zachodnie nie były żadnym ekwiwalentem. No dość powiedzieliśmy, żeśmy na wschodzie zostawili Wilmol, no i Lwów. Dwa niezniszczone miasta dostaliśmy od Niemców, nie od Niemców, tylko w wyniku układu poczdamskiego czy jałtańskiego wcześniej. Morze ruin, w dodatku potem rabowane jeszcze przez Sowietów, przez Ruskich. Te fabryki, które mieliśmy dostać, one zostały w całości, Pafawak wrocławski, czyli dawniejsze zakłady Schwarzkopfa, bodajże producent lokomotyw, zostały wywiezione w całości do Związku Sowieckiego. Ja co prawda pracowałem jeszcze na poniemieckich maszynach jako student wyrabiając cegły szamotowe i pytałem się, jak to możliwe, że to zostały te poniemieckie maszyny. I powiedziano mi, że to był właśnie cud, bo Niemcy akurat chwilowo nie potrzebowali prasy do szamotu, bo nie używali cegieł szamotowych, ale obrabiarki, wszystko to jechało do Niemiec. Jak wam ktoś z państwa mówi, że oni już wypłacili zadośćuczynienia w formie ziem odzyskanych, mało tego, jeden z niemieckich polityków powiedział, niemiecki zresztą, żeby było śmiesznie, Georg Pazderski z AfD, syn polskiego robotnika przemysłowego, który powiedział, jak Polacy upomnieli się o roszczenia, no to co w takim razie z Wrocławiem, Szczecinem, Olsztynem i
Poznaniem. Nagle nie roszczenia za II wojnę światową, tylko Poznań. Nie miał w ogóle chyba świadomości, że Poznań w II Rzeczpospolitej należał do Polski. No tyle moich uwag. Chyba to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Bardzo dziękujemy Cezaremu Gmyzowi. Drodzy Państwo, podejrzałem zegarek i musimy chyba powolutku kończyć naszą debatę. Rzeczywiście ten argument, który Czarek podniósł, jest też szalenie ważny. Trwa dezinformacja, propaganda się wciąż rozwija w różnych kierunkach i często słyszymy właśnie, że my przecież dostaliśmy już rekompensatę za zadośćuczynienie w postaci ziem zachodnich, prawda? Że to jest właśnie ta reparacja, która nam się należała. No i sprawa jest zamknięta, a faktycznie no, to był pewien zwrot zamiana, prawda? Ziemie zachodnie w zamian za ziemie wschodnie. Cóż, Kongres Pamięci Narodowej porusza też, jak Państwo zauważyli, tematy i historyczne, i współczesne, i właśnie sprawa reparacji do takich należy. Kończymy, zdaje się, prawda? Bo tak, panie doktorze, kończymy. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, dyskutantom, profesor Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, Wojciech Biedroń w polityce.pl, Tygodnik Sieci, Tadeusz Płużański, dziękuję bardzo.